Mamy problem z tym Peugeotem. Co jest? No nie ma nigdzie przewodu hamulcowego. Do tego sprawdziłam wszędzie, w każdej hurtowni, wszędzie. Sprawdziłam nawet na pieprzonych aukcjach internetowych. Przewodu do tego nie ma? Tak, tego elastycznego nie ma nigdzie. A nie pasuje od czegoś innego? Sprawdza, od Citroena nie ma. To nie to, że nawet z centrali na pojutrze czy coś, tylko one są po prostu niedostępne. Ty, Misiek, pamiętasz, w tamtym tygodniu robiliśmy Citroena. Pełen komplet tam miał iść z hamulcami. Zamówiliśmy wszystko nad to. No był, ale... I rzeczy miały iść do zwrotu. Oddawałeś to czy nie? Teoretycznie mogliśmy tego nie oddać, bo sprzątaliśmy i chyba to nie poszło na zwrot. Leci do skarbów. No, trzeba by sprawdzić. Dobra, to chodź zobaczymy, bo przecież jak tego nie zrobimy, to już jesteśmy w czarnej dupie. Czekaj! Ale może być to. Ale jest szansa, bo on jest w miarę świeży i krótko tu leży, więc to może być faktycznie z tej cytryny. To był strzał w dziesiątkę. Peugeot i Citroen produkowane są przez ten sam koncern. Wiele części auta tych marek mają więc wspólnych. Przewód pasuje idealnie. Agnieszka montuje nowy zacisk i klocki. Bartek pomaga jej przy drugim kole. Słuchaj, jaka akcja. Kiedyś moja przyjaciółka, chrzestna mojego syna, coś rozmawiałyśmy odnośnie klocków hamulcowych, tarcz hamulcowych, z jej mężem coś rozmawiałam, nie? Aha. I Majka coś do mnie na zasadzie, a co to jest ten klocek hamulcowy, co to jest ta tarcza hamulcowa? Coś jakoś takie było pytanie, już nie pamiętam dokładnie. No. A ona, słuchaj, mówi, ja mówię, Majka, bo to jest to takie okrągłe, srebrne, duże, co jest jakby w środku w kole, tak? I tak dalej. A ona do mnie mówi tak, no było mówić od razu, że to kołpak. Mówię, kurde, zamyślę, kobieto. Mistrzostwo. Gdy robota idzie, humory dopisują. Pozostaje już tylko odpowietrzenie hamulców. Dobra, dajesz. Dolanie płynu i dokręcenie kół. Zanim Agnieszka odda Peugeota właścicielowi, musi osobiście upewnić się, że hamulce są jak brzytwa. I siu, dwójka. I siu, hamowanko. Nie no, kurde, bajka. Ach, hamuje jak żyleta.